Let's go! Let's go, lecimy, panie Artur. Na wstępie zacznijmy. Konstytucja, wolne sądy, sędziowie, jestem z wami, zawsze będę z wami. Jesteście moimi przyjacielami. Fanami. Fanami przede wszystkim. Sądy są wolne. Nie stosujmy się dalej do prawa. Zacznijcie, bo cię nie widać. Nie stosujmy się dalej do prawa. O, prawo to jest dla ludzi układowych i wiadomo dla kogo. Cóż tu więcej mógłbym rzec? O swojej córce, o którą walczysz. Chodź, Stasiu, pomożesz? Zacznijmy temat na początku, na temat mojego mecenasa, który prowadził córkę alimenty, który prowadził alimenty, reprezentował moją córkę. Dziwnym trafem, no nie wiem, za mało czasu nie wyrobię się. Następnym razem, niestety. Za mało, przez minutę nie dam rady. Dobra, okej. Okay. Dziękuję panie Arturze, dziękuję pani Krystyno. Zachęcam osoby pokrzywdzone przez ten wymiar w cudzysłowie sprawiedliwości o śledzenie, kiedy ja to będę robił kolejną. Można przyjść, powiedzieć, opowiedzieć. I mam nadzieję, że Artur trochę się przygotuje, wcześniej damy mu głos i opowie o swojej córce, o którą walczy. Mam nadzieję, że nie odpuści. O czwarta wybiła, kończę. Także panie pracowniku z Urzędu Miasta, jest wszystko w terminie. Dziękuję służbom za ochronę. Zdrówka, przyjemności. I to niektórym organizmów życzę. No szczęścia też, bo na Titanicku wszyscy zdrowi ponoć byli, prawda? Tylko szczęścia zabrakło. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam, dobrych ludzi, najlepszego życzę. Przez minutę mi się nie droga już... No to już odgadałam, widzisz, nie, to dobrze. Następnie protestować, to ja też się przygotowałam.